Maciej Kazieczko, tuż po oficjalnym ważeniu na KSW 69. Opowiedz trochę o swoich emocjach, bo wyglądasz na bardzo spokojnego. Chyba nie masz jakiejś personalnej złości do swojego przeciwnika. Podchodzisz do tego czysto sportowo, czy postarasz się jutro, nie wiem, wyłowić z siebie jakiegoś lwa, tygrysa i zamierzasz go skończyć najszybciej jak to możliwe? Czuję się doskonale, tak jak mówisz, no dzisiaj jest ten dzień, gdzie już jemy, pijemy, więc jakby humory każdemu dopisują. Co do mojego przeciwnika, jakby nie mam z nim żadnej zwady, nie znaliśmy się do tej pory w ogóle, więc jakby to jest czysto sportowy pojedynek. No i czuję się bardzo dobrze. Blisko rok od twojego ostatniego pojedynku na KSW, tak więc jaki Maciek Kazieczko jutro objawi się w klatce? Tak w krótkich słowach. Na pewno nie próżnowałem przez ten rok. Chciałem się bardzo dobrze przygotować, tak żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia i spodziewam się, że będę w doskonałej dyspozycji. Ja rozumiem, że miałeś okazję posparować przed tym z zawodnikami zbliżonymi do twojego rywala, czy nie masz jakiegoś takiego game planu stricte pod niego, nie obserwowałeś go, czy też twój sztab szkoleniowy się tym zajął, jak to wyglądało? No, oczywiście obserwowałem jego walki, obejrzałem sobie, ułożyłem sobie na niego jakąś taktykę, przeanalizowaliśmy go i też jakby tą taktykę wdrażałem w sparingach właśnie z sparing partnerami podobnymi do niego, więc oczywiście plan jakiś zawsze jest, to nie jest tak, że dostaję przeciwnika i go nie sprawdzam, no muszę go sprawdzić, no i na tym poziomie też jakby te szczegóły już robią robotę, te błędy, które się wypatrzy i te techniki, które się na nie wymyśli. Może mieć wpływ rezultat pojedynku twojego brata, jako że walczy pierwszy, tak więc na pewno gdzieś ten odrobinę takie nerwówki, stresu może się pojawić. Czy to jakoś działa na ciebie, czy po prostu masz to już tak na luzie? Jeżeli jeżdżę z Wojtkiem na walki, to wiadomo, stresuję się i to nawet często bardziej niż na swoich walkach, no bo jestem jakby bezsilny w tym momencie, jak on walczy, więc no, na pewno to jest dla mnie jakiś tam stres, ale no, teraz jest inaczej, teraz i ja walczę i on walczy, jestem spokojny jego umiejętności, wiem, że mogę go zostawić samego w tej klatce, nie będzie mi w narożniku, bo ja też wtedy będę się rozgrzewał. Może być tak, że nie poznam werdyktu walki tak naprawdę, bo się gdzieś tam miniemy, samej walki też nie zobaczę, no ale jestem na pewno spokojny o jego umiejętności, o jego stójkę, o jego parter, o jego zapasy, więc no nic, jakoś to musimy zrobić i wygrać. Nowi goście w Ankos MMA, mowa oczywiście o Aleksiejczuk Team. Czy miałeś okazję do tej walki chociaż w jakiś sposób z nimi potrenować? No chciałbym, ale niestety nie, są w wyższej kategorii wagowej. Widziałem, jak sobie radzą tutaj, jak sobie trenują z moimi kolegami z klubu, którzy są w ich kategorii i no, naprawdę są to bardzo mocne chłopaki. Bardzo dobrze pracują w stójce, tak jak i w parterze. Jest to bardzo, bardzo fajne wzmocnienie naszego klubu na pewno, a myślę, że na roztrenowaniu, jak będę, to na pewno z którymś się na sparingu gdzieś tam złapię. Wiesz o swoim przeciwniku i czy miałeś możliwość na przykład obejrzenia jego walk? Oczywiście, że tak, one są dostępne na YouTubie. Z tych walk wnioskuję, że jest bardzo mocnym kickboxerem. Miał bodajże 30 albo ponad 30 walk w kickboxingu z dobrymi przeciwnikami, więc myślę, że to jest jego baza. Wiadomo, że w MMA miał też poddania, no bo wiadomo, w tych czasach jak ktoś walczy w MMA, no to nie jest jednopłaszczyznowym zawodnikiem, tylko i ogarnia parter, zapasy, stójkę, więc na pewno będę respektował każdą jego płaszczyznę, ale wydaje mi się, że on raczej jest strikerem. I jaki plan na ten rok? Ile chciałbyś walk stoczyć w tym roku? No bo tak jak wspominaliśmy, dawno cię nie widzieliśmy. No idealny plan jest taki, żeby toczyć 3 walki w roku, po walce sobie chwilę odpocząć, potem znowu 3 miesiące się przygotować i zawalczyć. Nie wiem, czy to się uda, bo jeszcze do tego zawsze dochodzą jakieś urazy. Często po wygranych walkach nawet bolały mnie tak nogi, że nie mogłem od razu wrócić na salę. Więc myślę, że jeżeli dwa razy zawalczę w tym roku, no to będzie ok. Pozwól, że dopytam jeszcze o tych braci Aleksiejczuk, czy oni zostają w Ankosie na stałe? Jak to jest, bo ludzie się zastanawiali? No dowiedziałem się z internetu już, że tak, że na stałe, bo to się już teraz okazało, jak już byłem na wyjeździe. Myślałem przez chwilę, że tylko przyjechali tam na tydzień czy dwa, ale no widziałem artykuł już, że jakby dogadali się z trenerem i zostają na stałe, no i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pewnie, że tak, a teraz płynnie przejdę do ciebie, jesteśmy po ważeniu, więc zapytam o wagę. Chyba gładko, lekko wszystko poszło, prawda? Tak jak zawsze poszło. Teraz też pomagał mi Daniel Skibiński, który układał mi dietę oraz całe to zbijanie wagi. No i tak jak zawsze fajnie schodziło, tak teraz naprawdę zeszło super. Jestem w doskonałym humorze. Na
najedzony, napity i no, tylko czekać na jutro. Czekamy na jutro. Wielkie dzięki. Dzięki bardzo.